Jesteś właścicielem firmy, dyrektorem marketingu lub menadżerem i chcesz przygotować skuteczną ofertę handlową dla swoich produktów albo usług? Przydałby Ci się taki konkretny szablon, lista elementów, które powinna zawierać skuteczna oferta, aby ona mogła pozyskiwać dla Ciebie więcej pozytywnych odpowiedzi? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to oglądaj to wideo do samego końca. Cześć, z tej strony Dawid Bagiński, właściciel agencji digital marketingu Social Elite i twórca kanału Wyższy Poziom Biznesu, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami po ponad 15 latach marketingu i pokazuję, jak szybciej, łatwiej i wydajniej rozwijać Twój biznes. Dziś opowiem Ci, jak przygotować skuteczną ofertę handlową dla produktów lub też usług, która będzie odpowiedzią na zapytanie potencjalnego klienta, na przykład po rozmowie z doradcą lub po wypełnieniu formularza z zapytaniem o ofertę. Przedstawię Ci konkretny schemat i opowiem o elementach, które powinny znaleźć się właśnie w Twojej ofercie. Dzięki temu otrzymasz jasną i praktyczną instrukcję i z łatwością wykorzystasz ją do atrakcyjnego przedstawienia swojego produktu lub też swojej usługi. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zaczynajmy. Na początku warto uświadomić sobie, że przygotowanie interesującej oferty handlowej wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Często wygląda to tak, że osoba sobie siada, na przykład taki właściciel firmy, dyrektor marketingu czy menadżer, i sobie tak siedzi, sobie tak myśli: dobra, co ja bym tutaj w tej ofercie chciał powiedzieć o naszej usłudze, o naszej firmie czy o naszym produkcie? Co bym chciał powiedzieć, żeby pokazać, że jesteśmy fajni? Ale nie o to tutaj chodzi. Musisz wiedzieć, że oferta handlowa nie jest robiona dla siebie. Oferta handlowa jest robiona dla klienta, więc wymyślanie z własnej głowy niekoniecznie jest dobrą strategią. Dobra oferta to jest dokument, którego celem jest współpraca biznesowa. I żeby ten cel zrealizować, musimy przekonać odbiorcę, że możemy jako firma spełnić jego potrzeby. Możemy jako firma rozwiązać jego problemy lub po prostu ułatwić życie jemu lub osobom, które pracują w jego firmie. Dlatego zaraz opowiem Ci o konkretnych elementach dobrej oferty handlowej, dzięki czemu zrozumiesz, jak taki dokument przygotować, ale zanim do tego przejdziemy, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba tu poruszyć. Przed rozpoczęciem procesu przygotowania oferty warto odwiedzić własny dział sprzedaży i tam najpierw ustalić kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, jakie najczęściej pytania zadają klienci? Czego najbardziej oni potrzebują? Jakie cechy naszego produktu lub usługi są dla nich najbardziej atrakcyjne? Kiedy przygotujesz te informacje, za chwilę powiem Ci, jak je wykorzystać i dlaczego one są ważne, otworzą Ci się oczy, jak się przygotowuje skuteczną ofertę. W takim razie zacznijmy od elementu pierwszego, jakim jest personalizacja. Na pierwszej stronie oferty powinna znaleźć się informacja, że oferta jest dedykowana temu określonemu klientowi. Może się pojawić na przykład data i termin ważności oferty. Warto też od razu w takiej ofercie na przykład bezpośrednio podsumować sytuację klienta, na przykład rozpoznaną na podstawie wcześniejszej rozmowy lub jakiegoś innego jego zgłoszenia, opisać, w jaki sposób możemy zdiagnozowaliśmy problem tego klienta oraz na przykład jakie ma potrzeby. Warto też wyjaśnić, jak my proponujemy rozwiązać jego problem, czyli dać taką realną wizję tej pozytywnej przyszłości oraz podkreślić korzyści, które z takiej współpracy odniesie nasz klient. Taka otoczka na pierwszej stronie pozwala wywołać w potencjalnym kliencie przekonanie, że my dobrze rozumiemy jego ofertę, a sama oferta jest indywidualnie przygotowana dla niego i to bardzo zwiększa szansę, że on zaangażuje się w czytanie tej oferty już na starcie, ponieważ zobaczy, że jest to bardzo dobrze do niego dopasowane. Punkt numer dwa. Wyróżniki. Kolejnym elementem mogą być wyróżniki oferty i najważniejsze cechy na przykład naszego produktu lub usługi, czyli to, co buduje tak naprawdę przewagę konkurencyjną naszego produktu lub usługi. Jeśli rzeczywiście możemy pochwalić się czymś, czego klient nie znajdzie u naszej konkurencji, to warto takie rzeczy po prostu podkreślać właśnie na tej drugiej stronie ofertowej. Pamiętaj jednak, że należy dobrać takie elementy, które będą rzeczywiście atrakcyjne dla klienta i na które on będzie mógł reagować najlepiej. Dąż do tego właśnie efektu, by po przeczytaniu każdego elementu wyróżniającego Twoją ofertę, klient pomyślał: wow, właśnie tego potrzebuję, to by mi się przydało, bo z tym mam ogromny problem
w moim życiu codziennym. Punkt numer 3 to jest logistyka. Okej, powiedzmy, że klient zapoznał się i przeczytał pierwsze dwa elementy oferty. Widzi, że rozumiesz jego problem, podoba mu się też proponowany sposób rozwiązania tego problemu i korzyści płynące z twojej oferty. On już to widzi, jest podekscytowany. Teraz powinien więc dostać informację, co ma dalej zrobić i warto krótko opisać, jak wygląda taki proces, który prowadzi od momentu przeczytania oferty do momentu startu usługi lub zakupu samego produktu. A także to, jak powiedzmy z lotu ptaka będzie wyglądała logistyka waszej współpracy. Jeśli ona zostanie rozłożona w czasie, jakie będą poszczególne kroki. Uwzględnij też informacje, jak długo mniej więcej potrwa każdy etap od tego momentu do momentu rozpoczęcia współpracy. Ludzie, którzy czytają ofertę, lubią wiedzieć, jakie będą kolejne kroki, co się będzie działo dalej, zanim do takiej współpracy dojdzie. Punkt numer 4, zespół. To jest element opcjonalny, ale może być ważny. Ważnym elementem jest, żeby zaraz po procesie logistycznym przedstawić osoby, które będą realizowały właśnie daną usługę, czy pomagały w realizacji danego produktu. Może to być jeden specjalista, ale może to być też cały zespół. W zależności od charakteru usługi i tego, jak dokładnie wygląda to w twojej firmie, warto taki element przedstawić. Wizytówki powinny być imponujące i podkreślać doświadczenie ekspertów, którzy będą realizowali dany temat, aby maksymalnie wzbudzić tutaj po prostu zaufanie klienta do osób, których jeszcze nie zna. Jeśli masz możliwość umieszczenia linków do portali społecznościowych, dobrej jakości zdjęć czy opisów, gdzie klient może po prostu lepiej poznać te osoby i zobaczyć więcej informacji na ich temat, jest to jak najbardziej rzecz wartościowa, którą warto zrobić. Punkt numer 5. Udziel odpowiedzi. Na kolejnych stronach oferty warto dodać informacje, o które statystyczny klient pyta najczęściej, lub informacje, na których zależy twojej firmie, aby klient zapamiętał. To tutaj właśnie głównie wykorzystujemy informacje zebrane w poprzednich etapach. Klient zazwyczaj nie jest specjalistą w tym, co oferujesz, dlatego powinniśmy maksymalnie prostym językiem przedstawić informacje, które są dla niego ważne. Możesz zwizualizować poszczególne elementy twojej oferty, robiąc na przykład precyzyjne opisy, czy dodając bardzo dobrej jakości zdjęcia. Chodzi o to, by rozwiać tak naprawdę wszelkie wątpliwości i zachęcić klienta do tego, żeby skorzystał z twojego produktu lub z usługi. W ostatnim kroku, w kroku numer 6, warto w ofercie napisać podsumowanie. Jest to ostatni element, taka strona podsumowująca. Możesz na niej uwzględnić informacje na przykład o sprzedawcy, jego zdjęcie, jego numer telefonu i zachęcenie podobne do kontaktu, do powrotu, do tego, aby dalej rozmawiać o ofercie. Warto tutaj też podkreślić, że oferta jest na przykład ograniczona czasowo, jeżeli rzeczywiście jest, aby jeszcze mocniej zmotywować potencjalnego klienta do tego, aby on po prostu podjął działanie i jak najszybciej zdecydował się na współpracę bądź ją odrzucił. Uwierz mi, oszczędzanie czasu na tym etapie również jest bardzo ważne. Przejdźmy zatem do tego, jak analizować skuteczność oferty. Teraz, kiedy już wiesz, jakie są elementy dobrej oferty handlowej i możesz się zabierać za jej przygotowanie, to dam ci jeszcze jedną taką dobrą radę. Zawsze analizuj skuteczność swoich ofert. Bardzo często jest tak, że osoby, co tu dużo mówić, zgadują, twierdzą, że to czy tamto jest ważne w ofercie klienta. A w rzeczywistości może się okazać, że to, co my wymyślimy do oferty, to nie jest to, czego klient potrzebuje, więc on w ogóle nie będzie czytał oferty. Więc ja wolę nie zgadywać. Wolę skorzystać z narzędzi, które mi pokażą, czym klient w ofercie jest zainteresowany. Między innymi takim narzędziem jest Sellizer. Jest to narzędzie, dzięki któremu możesz sprawdzać, jakie dokładnie strony czyta klient, który taką ofertę dostał. Co najważniejsze, możesz też weryfikować, czy na przykład osoba w ogóle otworzyła ofertę, ile czasu spędziła na poszczególnych stronach oferty, czy ofertę widziała jedna osoba, czy może kilka osób, oraz na jakim urządzeniu była ta oferta otworzona, oraz wiele innych parametrów. I dlaczego to jest fajne? Bo dzięki właśnie tym danym mamy jasną informację, które elementy naszej oferty są dla klienta najbardziej interesujące, czy coś może trzeba z tej oferty usunąć, a może coś dodać. Jeśli będziesz regularnie właśnie przez takie narzędzia weryfikować te informacje i je wymieniać, to ostatecznie stworzysz taką wersję oferty, która będzie po pierwsze idealnej długości i będzie maksymalnie dopasowana do potrzeb klienta. Pamiętaj, że praca nad ofertą handlową jest pewnym procesem.
Nie robi się tego raz. Chodzi o to, żeby dopasować to, co możesz zaoferować, do tego, co najbardziej istotne jest dla klienta. Kiedy to zrobisz, to wtedy masz największą szansę na sukces. Nie ma zatem sensu omawianie wszystkich produktów i usług, kiedy klient na przykład jest zainteresowany tylko jedną, tak, produktem czy usługą. Nie ma też sensu opisywanie kilkudziesięciu fajnych cech, funkcji czy rzeczy o Twojej firmie, kiedy klientowi wystarczą 3 czy 4. Więc robienie przerostu formy nad treścią nie ma kompletnie sensu. Więc takimi narzędziami jesteś w stanie dopasować w punkt to, jak będzie wyglądała Twoja oferta. Więc to, jaką długość powinna mieć oferta handlowa, co się w niej powinno znajdować, decydują klienci, a nie my. My to możemy jedynie obserwować przez specjalne narzędzia i wyciągać z tego wnioski. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to jest tyle, jak przygotować skuteczną ofertę. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca i wykorzystaj powyższą instrukcję do tego, aby stworzyć u siebie najlepszą ofertę handlową. A potem analizuj, weryfikuj, zmieniaj i usprawniaj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które mogą Ci się bardzo przydać w rozwoju Twojej firmy. A jeśli masz jakieś sugestie do nowych filmów czy koncepcje, co warto by było nagrać, śmiało pisz poniżej, wezmę to oczywiście pod uwagę. Także czekam na Twoje komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!